Zakłady mięsne Silesia SA to jeden z liderów branży mięsnej w Polsce. Rok 2014 zamknęły przychodami w wysokości 500 mln zł. Zakłady zatrudniają niemal 1300 osób i posiadają jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwórczych. Naszym celem jest osiągnięcie wzrostu sprzedaży na poziomie 15% rok do roku przy utrzymaniu dotychczasowej rentowności. Próbujemy również mocniej zaistnieć w segmencie wyrobów premium. Czynimy szereg inwestycji związanych zarówno z nowymi liniami technologicznymi, jak i liniami produkcyjnymi i liniami do konfekcjonowania wędli. Wybierzmy się zatem w wędrówkę po największych zakładach mięsnych w naszym kraju. Produkcja mięsa odbywa się w trzypoziomowym zakładzie w halach o łącznej powierzchni 8 hektarów. Surowiec dostarczany jest przez kilkuset dostawców spełniających normy zakładu. Zdolności do rozbioru to aż 30 ton wieprzowiny na godzinę i 10 ton wołowiny na godzinę. Zajmują się tym wykwalifikowani rzeźnicy, którzy prowadzą rozbiór mięsa na czterech liniach. Wieprzowina i wołowina z rozbioru trafiają bezpośrednio do sprzedaży lub do dalszego przetworzenia w procesie produkcji kiełbas i wędlin. Oprócz słynnych pasztetowych, zakłady zasłynęły linią produktów bezczelnie smacznych, a więc suchymi wędlinami wytwarzanymi na bazie tradycyjnej receptury. Paradoksalnie produkcja dużych partii wędlin opartych na tradycyjnej recepturze jest możliwa dzięki nowoczesnym technologiom. 60 komór wędzalniczych może pomieścić w tym samym czasie 50 ton przetworów mięsnych. Korzystamy z nowoczesnych technologii, ale zachowujemy tradycyjny charakter tej kiełbasy i tradycyjny sposób produkcji. Te nowoczesne technologie mają nam tylko pozwolić na to, aby produkt był bezpieczny, jak najwyższej jakości, powtarzalny, natomiast nie mają na celu jakiegoś uprzemysłowienia tego produktu w takim niekorzystnym znaczeniu. Teraz odwiedzamy laboratorium. Tutaj zarówno surowiec, który trafia do zakładu, jak i produkty, które opuszczają zakład, są szczegółowo badane. Od początku działalności firmy były wprowadzane dobre zasady higieniczne, produkcyjne, jak i zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, co doprowadziło do tego, że osiągnęliśmy najwyższy poziom jakościowy, czyli uzyskaniem certyfikatów jakościowych IFS, BRC i ISO 22000. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż BRC mamy na poziomie A z gwiazdką, A oznacza, że jest to najwyższy poziom, natomiast gwiazdka oznacza, że audytor przyjeżdża na audyt certyfikujący niezapowiedzianie. Po konfekcjonowaniu produkty trafią do hurtowni mięsnych i wędliniarskich, a następnie do wszystkich najważniejszych sieci handlowych w kraju, a także na eksport. Najważniejszą koncepcją ciągłego rozwoju firmy jest budowanie grupy kapitałowej. W skład grupy kapitałowej wchodzi kilkanaście podmiotów, które zajmują się m.in. produkcją dań gotowych, produkcją karmy dla zwierząt, rozbiorem mięsa białego, specjalistycznym transportem chłodniczym, a także prowadzimy sieć specjalistycznych sklepów mięsnych oraz sklepów ogólnospożywczych. Taki model rozwoju pozwala uzyskać efekt synergii i zwiększać konkurencyjność na rynku firmie, której kapitał w 100% należy do dwóch polskich inwestorów.